Lasy w Dolinie Bystrzycy to przepiękny teren do uprawiania Nordic Walkingu. Tu właśnie zapraszam Was na kolejny odcinek poświęcony rozgrzewce. Ćwiczenia, które chciałem Wam teraz pokazać, są to ćwiczenia, które możecie wykonywać w połączeniu z marszem. Bardzo dobrze współgrają tutaj najprostsze ćwiczenia związane z krążeniem ramion, wymachami, przekładaniem kijów i unoszeniem nóg. Także zapraszam, zobaczcie kilka sposobów, jak to może wyglądać. Jednym z najczęstszych, które wykonuję ćwiczeń w czasie marszu, są mocne wymachy ramion do przodu i do tyłu. Powtórz ten element na odcinku przynajmniej 50 metrów, a doskonale zaczniesz trening, doskonale rozgrzejesz te grupy mięśniowe, które nas interesują. Kolejne ćwiczenie, które możesz wykonać w marszu, to krążenia ramion do przodu. Krążenia ramion do tyłu. Możesz krążyć ramionami do przodu naprzemiennie. Wymachy na boki. Przekładanie kijków z przodu i z tyłu za plecami. Możesz przekładać oczywiście w górze nad głową. Przekładanie kijków raz pod jedną, raz pod drugą nogą z wysokim unoszeniem kolan. Jeszcze raz to zrobię. Przekładanie kijków raz pod jedną, raz pod drugą nogą, wysoko unosząc nogę. Raz jedną, raz drugą. Możemy połączyć przekładanie z tyłu w górze pod nogą, 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 z tyłu w górze pod nogą. Możesz maszerować i unosić kije z przed klatki piersiowej i zza pleców. Możesz założyć kije tu na ramiona i maszerować, wykonując lekkie skręty tułowia. Unoszenie kijów góra-dół. Krążenia przed klatką piersiową. I wysoko do góry, do kijów uniesionych do wysokości ramion. Możesz kręcić rami. Kręcić ramionami w wąskim chwycie. Po jednym w każdej ręce. Tak jest. Możesz wykonywać mocne wymachy ramion do tyłu za plecy. Możesz wykonywać krążenia ramion do przodu, takich jak wiosłowanie. To samo na wyprostowanych ramionach. Spróbuj też marszu
przeplatając nogi i skręcając jednocześnie tułów, ramiona raz w jedną, raz w drugą stronę. Spróbuj masz lekko pogłębionymi wypadami. Troszeczkę mocniej ugnij kolano, ale bardzo powoli. Każde z pokazanych ćwiczeń wykonaj na odcinku minimum 20 metrów. Wybierz sobie ulubione, wdroż je do swojej rozgrzewki i w ten sposób zaczynaj treningi. Pamiętajcie, zawsze rozgrzewka niech pojawia się w waszym treningu. Widzimy się w kolejnych ujęciach. Myślę, że będą już to ujęcia poświęcone poszczególnym pomysłom na treningi. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Miłego chodzenia. Ja idę do lasu.